Cześć, siemanko, witajcie w odcinku na moim kanale. Żyjesz? W dzisiejszym odcinku będziemy kopać ziemniaki. Tak! Michał, tak, żyję! Zasrałeś się już? No. Martwisz się, zdjęcia nie wysłałeś tego pięknego? Dlaczego? Ja nie ty. No i dzisiaj kopiemy ziemniaki na mapie Choćby Leron. Odcinek kolejny, odcinek 30. Oczywiście ten kombajn nie jest na ręce włożony. W ogóle pierwszy raz ziemniaki kopię w tej grze. A dobra, są ziemniaki. Bo to przestać pan się nie przeleciało. Zapomniałem, że to tak działa. Czy to od razu nie, do zbiornika nie leci? Tylko centy, tylko dopiero jak przestać mu, że płynie wszystko. Takiego mindfucka dostałem. Czemu w ogóle ja nie do zbiornika nie leci? No teraz dopiero leci, jak spadnie. Zapomniałem, że tak to działa w 22. Ogólnie w 19 chyba tak to nie było. W tym 19 też chyba tak było. Nie wiem, nie pamiętam. Na pewno wysypywanie było dopiero jak strumień się zaczął. No, pol numer 26, czyli obok. Jest uprawiamy. No, dalej kultywator jeździ. Moja Walter tam jeździ. Ziemniaków dosyć dużo będę miał. W ogóle tego Grim Aventura pierwszy raz w życiu widzę. W farmingu. Grim do ziemniaków był w 13, jak dobrze pamiętacie. Oryginalny. Do ziemniaków i do buraków. No ale ten Grim jest ładny. Jak tu fajnie łęciny lecą. No zarobiście to wygląda. Nie no. Zarobiście to wygląda. Ogólnie się jest czwartek, 8 grudnia jak widać. Jutro piątek, więc może jakiegoś tam napsa z 15 sobie nagram, jak mi się uda. Nie wiem, nie wiem. Ale na razie dusimy 22 odcinkami. Dobra, zrobię sobie jeszcze jeden poprzecznik i będę chyba w drugą stronę kopał. Powiem wam, że fajnie się gra z WSK2. Tam sobie dzisiaj niemiłego pana, tylko czarnego pana oglądałem. Czarny pan na YouTube, pewnie na pewno znacie. W sumie nawet aktualnie sobie oglądam go. Dźwięk mam wyciszony, no bo oglądam sobie ten napsek. No, na No Man's Landzie sobie grał. Gra. Że zaczynał od zera, bez niczego, tylko z pick-upem. Ale to już wiele takich serii było, nawet 19. Ale tak ogólnie ten kombo jest bardzo szeroki. Tutaj taśmociągi, tutaj to. Potem to się zbiera wszystko w jeden taśmociąg i do zbiornika. No, no. A ja sobie chyba się... No 270, no jest sobie. Ja sobie ziemniaki ugniotłem. Ale baron. Ziemniaki sobie ugniotłem, ty. A ten kombajn nie jest za szeroki, czy tak? Nie, idealnie widzę, że bierze. Bo na przykład w 19 bizon, jak się brało tę przystawkę do kukurydzy, to bizon normalnie zagniatał żądę kukurydzy, czyli to jest słonecznika. No i te, o, nawet widać tam w Waltra sobie, które grzeje, największe pole na mapie uprawia. Tutaj nie będę robił poprzecznika, bo nie ma sensu. To musi być wtedy zaorane, zebrane i zasiane. I tutaj te drugie pole ziemniaków też. Mam dwa pole ziemniaków, tego nie mówiłem.
kabiny trochę zatrzymać, co? Artysta, żyjesz tam? No, artysta chyba... Żyjesz? A co się stało? Pan nie jest kolega, mi zdjęcie wysłał. Okej. A ty tu gdzie po raz? Bo on był i powiedział, czy żyje? I poszedł. No, zapytał się, czy jesteś. Powiedziałem mu, że... Żeby za 3 minuty, bo jesteś na tronie, powiedział, że to poczeka i się zmutował. No ale on, on mi się potem pytał, czy ja żyję. Na ja? I się zamknął. Bo musiałem odebrać telefon. Od posadzki? Nie. Od kolegi. Nie? Nie, od kolegi. Od sufitu. Bo przypadkowo... Przypadkowo dzisiaj kolesiowi kaskiem zęba wyjebałem. Jedynkę. Może ty jedynkę dostałeś? Nie, zęba jedynką pierdoliłem i dzwonił do mnie i gadał, że jutro mu jedzie robić zęba. Mów dalej. Chłopie, pół zęba nie miał. Pociągnął mnie, nie? A ja miałem kask w łapach i ja się poślizgnąłem i tym kaskiem w pys dostał. Nie, na gównie się wyjebał. I jedynka mu wyleciała do połowy. Kasper. Wygląda jakby papierosa tam włożył. Przeczytam ci coś. Jak ja lubię takich krytyków, sam coś oddajesz na dom dziecka, to pytanie jest i chłop odpowiada. Trzy dzieci, o co? Okej. Ja trzy dzieci. Ja pierdolę. A sam coś wydałeś? Trzy dzieci. No co za chod? Trójka dzieci i trójki. Bo jakbym Michała w lepszej wersji słyszał. Posadzka la 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 la. No. Posadzka 15. I nie wróci więcej. A skąd wiesz, że nie wróci? No powiem. No jak posadzka pęknie, to co? Już pękła dawno. Okej. To będziesz musiał nową zalać. Nie chodzi. Chodzi o to tylko, że już jest git w sumie, ale mi się tak to nie podoba za bardzo. Maryla Rodowicz, ale to już było. I nie powróci więcej. Artysta, jak ci mija dzień? A w sumie bardziej wieczór. Dobrze. No to dobrze. Ale czekam na sygnale. A ty zdążysz nagrać odcinek do tego czasu? No, a czemu nie? A ty nagrywasz ten odcinek? A skąd wiesz, że nie? Ale ty teraz nagrywasz, czy co? No. To witam. A ty za to z tym domem dziecka też będzie strasznie. Słychać to było? Oddał pan coś w domu dziecka? Dwójkę dzieci. Trójkę. Artysta powiedział, że trójkę. No bo tak powiem. Ja powiedziałem trójkę. Nie, ty powiedziałeś dwójkę. Ten ty kur. A wiesz od kiedy zacząłem? Jak ty żeś się mnie spytał, czy się wysrałem już? I co? No, ty się nie spytałeś, czy się wysrałem się już.
Na to piękne przywitanie robię ten nic, co się strani zawsze gadać. Tam tylko gdzieś nawet nie powiedział nic, cześć, witajcie lub coś takiego. No przecież ja powiedziałem, tylko żeś się tego nie słyszeli. Bo ja mam mikrofon na przycisk. A potem słychać? Nie, bo go zmutowałem. A wiesz, że... A bo dobra, nie. W sumie to chciałem się coś artysty zapytać, ale sobie zapomniałem. Zaraz będzie bota słychać, to cześć. Tylko ja mam go zmutowanego, to ja i tak go nie będę słyszał. Co żeś się chciał zapytać? No jak tam domrówka? Chyba dobrze. Jo? Zakładamy się, żeby było to słychać? No jak zrobisz przegłos, to na pewno. Kurwa, oczywiście, że tak. Papuga rozmawia za mnie! A skąd wiesz, że papuga rozmawia, a nie jaszczą? Znany świąteczne odliczanie zapika się o kilku. To nie jest tam świąteczne odliczanie, ty. Reklama Lidla i kurde. Kasper lokuje produkty. Jo, jak niedziela, to tylko do Lidla. Ty, opłaca mi się iść na roketę na dosłownie 16 minut? Pewnie nie. Handy botle. No a teraz jestem wielki, zbudowałem które po jak Kazimierz śmierci. Dobra. Ja robię przerwę i jutro sobie dokończę. Dzień dobry, witam po przerwie. Wiem, że od tamtej części odcinka minęło 2 dni. Oczywiście jest dzisiaj sobota, 11:35. A ja muszę zobaczyć... To. Dobra, już wiem. 15 minut. Dobra. Dzisiaj kopiemy oczywiście dalej, widzimy jak i po przerwie. I pokażę wam szybko promocję, bo nie pokazywałem. Jest ta prasa, ja ją chyba kupię, wiecie. Bo ja żadnej prasy nie mam. A że ona jest za 50 tysięcy, to aż wstyd jej nie kupić. Ale to może w kolejnym odcinku ją kupię, żeby nie było, że wszystko w jednym odcinku. Dam na 0,5, żeby czas nie leciał. No jedziemy z ziemniakami. Oczywiście ziemniaków już mam 100 ton wykopane. W sumie to będzie jakieś ze 120, bo jeszcze 20 na kombajnie mam. A ja może pół pola wykopałem. A jeszcze mam całe 36 do kopania z ziemniakami. Więc po tym odcinku roboty będę miał. No patrzcie, mam 75 ton. Tutaj, w silosie już. I teraz już wysypuję kolejne 30. Więc 110 ton w silosie już.
A jeszcze kombajn, w kombajnie mam 20, 20 ton nakopane. O! O kurde! To ten daszek jednak ma kolizję. A da się ją podjąć? Nie, bo nie mam dostępu do tego terenu. Yeah! Wiem teraz zrobił. A, bo to nie puszcza, dobra. Bo to nie puszcza tak jak 19, tylko to dalej się ma. Dobra. Z pomocą wszyscy chłopa się udało. No nie miało tego być, ale to jest trudno. Tak wyszło. Jedziemy kopać dalej te ziemniaki. No ale ta prasa nie, to by mi się przydała fest. Nie dość, że idę w krowy teraz, to za 50 tysięcy to aż żal nie kupić tej prasy. Do końca odcinka raczej nie skończy roboty. Bo on ma 1500 punktów jeszcze do przejechania, Waltra. Więc ona nie skończy do końca odcinka, a do końca odcinka mamy jakieś... dobre 15 minut. Coś mi się katar dar, więc to niedobrze. Dobra, niech się wysypuje. A ja szybko sobie skorkiem do Waltra, zobaczyć ile mu to jeszcze zostało. No, ma 2400, a ma 3900. To 1500 punktów jeszcze, no to jeszcze trochę mu to zejdzie. Mi tego kopania też trochę zejdzie. Bo wtedy jak była tamten odcinek, tamta półka, to po tamtej półce trochę zacząłem kopać sobie. Wykopałem sobie trochę. Co drugi przejazd, więc powiedziałem, że mam pół pola wykopane. Wyłącz to, majster. Była to, no 10 na godzinę się kopię, a nie... Myślę, że tą przecinkę tutaj jest zrobiona. Będzie wykopana. Tak mi się wydaje przynajmniej. O kurde, te 10 na godzinę tak trochę powoli. No ale, no co ja z tego mogę? Że taka jest ustawiona prędkość. Oczywiście poza cinkiem 27 na godzinę kopię. Bo on tego moda na... niby realną prędkość, tak pisze. Tak się nazywa przynajmniej. No ale go wyłączasz, to możesz FOMAX wylecieć, więc oto to jest najlepszy mod. Bo to w każdej robocie się przydaje. Czy się sieje, czy się kosi, czy się nawozi. Najlepszy to jest, ten mod jest najlepszy do nawożenia. Bo wtedy można sobie grzać tam, na przykład jak ciągnik jedzie 60, no to możesz 60 na godzinę nawozy robić. Tak fajnie ubywa szybko. Myślę, że no spokojnie. O, 61% ma już zrealizowane. A ja muszę sobie trochę tu i wiedzieć, że telefony były takie urąbane. Brązowe zrobiło takie. A takie ładne było. No ale nieważne. Kopiemy sobie te ziemniaki powolutku. No, a w przyszłym odcinku będziemy tutaj walczyć z... chyba pługiem, zbieraniem kamieni i chyba siewem. Chociaż... kurde, to trzeba orek, bo to ziemniaki. A po ziemniakach trzeba orkę. Więc orka będzie na pewno po ziemniakach. Może jakiś fajny zestaw mi się uda trafić. Wypożyczyć. Nie wiem, nie wiem. Przez to, że tamten był węższy przejazd, to mam 38%. A tak jak jechałem, przecinki sobie robiłem, to miałem po 50 chyba 2%, coś takiego. Miałem chyba 52% z dwóch przejazdów. Nie wiem, zobaczymy ile będę miał do końca i wtedy jeszcze wrócę na pewno. Kiedy do ciebie wrócę, niech to Chylińska śpiewa. Bez żadnych złudzeń. Dobra, ale tam już będzie pojedyncze wtedy paski, to będzie dużo szybciej szło. Ja domyślam, że pojedyncze paski to będzie szybciej, żeby mieć takie skupie całe.
No ale ogólnie kombajnik bardzo ładny. O, pikło, że mam 50%. No i tutaj trzeba będzie to zaorać. Powiększę zbytnie nie ma co. Ja chyba nawet nie będę powiększał tego pola, wiecie? Ewentualnie tutaj do krzaków, takie te trzy pługi. Tutaj ewentualnie do tych drzew trzy pługi się dołączy i to tyle. Chyba tych drzew tylko tutaj dooram. Wiadomo, jak starszy czasu, to jeszcze te rządki będziemy sobie kopać. No jak nie starszy, to nie starszy, no. No, powiem, że ziemniaki będę miał zaliczoną akcję, bo jeszcze nie robiłem nigdy tej akcji w 22, więc... Więc będę miał zaliczoną tą akcję, jakby się nie patrzeć. Nie będę się w to ziemniaki bały, bo to jest strasznie dużo czasu schodzi. Myślę, że w ziemniaki się nie będę bawił, no chyba, że jakieś na polskiej mapie jakieś małe pole, żeby taka sobie pobawić się tylko. Ale tak to, na takich wielkich mapach to nie ma co ani ziemniaków. Ewentualnie buraki, bo buraki są ciekawsze. Bo tak naprawdę to chyba z ziemniaków nic nie można robić. Bez modyfikacji oczywiście. Bo frytek nie można robić. Ziemniak to jest tylko taki, żeby sobie wykopać i go sprzedać. No a z buraków musisz zrobić cukier i wtedy do tego cukru do ciasta dodajesz. No i to tak, buraki są bardziej ciekawe od ziemniaków. Dobra, muszę wysypać to. Będziemy jechać kolejną trasę. Albo nie, nie będę jechał. To zrobię taki myk. Nie wędor, tylko akcją. Tylko niech on się wysypie. Pierw. Dobra, dobra, dobra. Ładnie. Dawaj mi akcjona i puszczę sobie... Ogarnął? Ogarnął. To go pewnie przyblokowałem troszeczkę na starcie. Entra tam do drogi na dopojeje i tam asfalty... Nie, da radę. I akurat ja powinienem w tym czasie sobie zbiornik nakopać. Więc myślę, że będzie wtedy idealnie to wykonane. Zara będzie 10, jest ciekawe, czy jakaś promocja wskoczy. Promocja, okazja, jak to woli. 102 tysiące na koncie. Więc sobie powoli kopiemy. No bo to trzeba zaorać, kamienie pozbierać i jeszcze rzepak zasiać po tych ziemniakach. Na jednym i drugim polu. No a wtedy resztę to tam jakieś zboże. Bo tam co mam? 37 mam chyba... Dalej tego kursu nie usunąłem z jakiegoś ciągnika. Ale tam chyba słoneczek jest. Tak, dobrze pamiętałem, że słoneczek. No i tak to sobie jakoś leci, nie? Mamy sobotę 10 grudnia. Ten odcinek jest po 12 grudnia w poniedziałek, więc akurat nie ma jak to się mówi, nie ma przerwy w nagrywaniu. No. Mosty Kier zakończył pracę. Czyżby już dojechał? Pewnie tak. Nie wiem, szybko to poszło. Nie ma to tam, to szybko mu to poszło. Dobra, trzeba ziemniaki wysypać. Zaraz sobie sprawdzimy, ile mamy minut. Bo... 11. No więc jeszcze jedną przyczepę sobie nakopię i będę kończył odcinek. Bo wtedy będzie akurat 30 minut. Może tam coś jeszcze powycinam trochę, więc będzie 20 parę minut. New Holland T8! Nie wiem, muszę pomyśleć, czy warto tego New Holland dokupywać, czy nie. Muszę się nad tym zastanowić, próbę. Tylko czy mi potrzebny jest kolejny taki duży ciągnik? No w sumie to by był potrzebny, bo... Bo mógłbym wtedy już większe maszyny kupować.
No, ale to nie wiem, muszę się zastanowić jeszcze na tym dokładnie. Muszę się dokładnie na tym zastanowić. Bo na jakiejś serii chciałem do Holandii iść, ale nie wiem jakiej. Bo ja kiedyś miałem rozdzielone maszyny, marki. Na pewno wiem, że John Deere miało być na M-Creeku. John Deere, McCormicki chyba. Nawet nie wiem co na M-Creeku. A, na M-Creeku miało być John Deere i Valtteri. Valtteri i coś tam jest. John Deere, Valtteri i chyba... Klasy chyba. Nie pamiętam. Nie, tutaj miały być klasy. Tutaj miały być klasy i Massey głównie. Ale ten New Holland taki jeden, myślę, że ja mogę sobie kupić go. Bo to jest tylko 160 tysięcy. To, że mnie nie będzie stać. Nie stać mnie na niego. Może bym 1000 kontraktów zrobił, ale to... Znaczy nie, no nie 1000, ale... No w ogóle są jakieś kontrakty fajne? Oprócz tych, co mam na kulturowanie. Tego jeszcze przyjmę. Żeby Walter miała co robić. Ten jest za 25 tysięcy kultywatorowany. Ło, co pan. A tak to same zbiory plonów. Nie ma żadnego narzędzia. Ja tych z kontraktów na talerzowanie, na kultywatorowanie. Dobra, to się kultywatorowanie nazywa. Piątka za 12 tysięcy tutaj. To ja za te same kultywatorowanie dostanę, kurde, kasę na prasę. Ale ta prasa by mi się przydała. Nie powiem, że nie. Kurde, no nie lubię tego. Jeśli krzywo stoi ten GPS tak... łapie. Dwa przejazdy zostały, tak? Tak. No to te dwa przejazdy się wykopie i będziemy kończyć. Wtedy jak te dwa przejazdy się wykopie, to akurat będzie trzeba pewno. Więc akurat będzie te pół pola wykopane na odcinku. O, bo te rządki teraz dwa już pójdą po odcinkę. Więc myślę, że nie ma co się spieszyć zbytnio. No, pół godziny odcinka będzie, będzie. Chyba sobie jednak kupię tego New Hollanda, bo on mnie tak strasznie kusi. A zbiory plony takie ciekawe są? Ty spierdalaj z nich. Myślę, że po tej serii, tutaj, po tych dwóch dużych polach ziemniaków, no mi się już nie będzie chciało ziemniaki się bawić na razie. Chyba nie wiem, kto tam wołował te pole. Muszę to zobaczyć. Dobra, trzeba wysypać 17 ton. A to. A, klas, tak jak myślę. Nie, to nie klas. Pewnie stary Massey. No, stówę stary Massey. Nie? Ten ma kurs. A czemu to nie znikło? A nie wiem. A bo ja mam tego dziada włączonego, tak jak tego 10 na godzinę jadę. Właściwie to teraz chyba źle trochę pojechałem. Nie wiem, czy ja sobie teraz nie wydaję miód. A nie, 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 nie dały. Może być. 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo. Nawet dosyć szybko lecą te ziemniaki do tego zbiornika, jakby nie było. No weź to potem zaoraj, pan. Potem tu jeszcze kamienie pozbierać.
potem tu jeszcze kamienie pozbierać. Yeah, to jeszcze robota, robot. Dobra, trzeba sobie sampy pootwierać na odcinkach. No jak to tradycyjnie bywa, trzeba sampy pootwierać. Dobra. Nie, no trzeba okopać te 20 ton szybko i sprzedać. Bo ja myślałem, że mogę sobie coś w jakim na glebę sypać i je później myszą załadować, ale się nie da. Ale się kurde niestety nie da. A już miałem taki ładny plan, takie ładne hałdy sobie nasypać na brzegu pola. A stwierdziłem, że wtedy, jak zobaczyłem, że się nie da, to ładowarką by się nie chciał tego ładować za cholerę, ani turem, więc stwierdziłem, że od razu na styl będę woził i tam sobie będzie leżeć i leżeć i leżeć. No tak naprawdę to mam parę pól tylko kupionych. Mam 2, 4, 6 pól kupionych. Bo tutaj te dwa były kupione, tylko ja musiałem te dokupić. A, tak, nie za dużo tych na Hoidblerowie mam, a to jest dopiero 30 odcinek. Dopiero albo już. A ja mam kredyta chyba na kredyt na maksa mam. O, nie mam na maksa jeszcze kredytu. O, tu zajebiście. Dobra, to kupujemy New Holanda i prasę w kolejnym odcinku. Nie ma to tamto. Bo to New Holland ile on ma koni? 351 pewnie, bo to najsłabsza wersja jest. Czy najmocniejsza? Najmocniejsza jest już wrzucona. To zajebiście. No to w takim razie mi się podoba. Myślę, że jak mu lekko gumy podmienię, to ze 170 tysięcy wyjdzie. Więcej nie. Dobra, 4 rządki, tu 4 rządki. Chyba, że tym co ma 3 rządki będę wracał. To wtedy tak, ale... Chyba trzeba będzie tym co ma 3 rządki wrócić. Dobra, syp pan to. Przygoda z ziemniakami to jest jednak przygoda. A ten tam już prawie całe pole z filtrową. Więc nawet spoko mu to idzie. Zanim ja te ziemniaki wykopię, to on te wszystkie kontrakty na kultrowanie zrobi. Tak pewnie będzie. Rolling? Czy nawet kontrakt na wołowanie jest? Już nawet nie wiedziałem o tym. Ole jaja ty. Nawet nie wiedziałem, że taki kontrakt istnieje. Bez kitu, nie wiedziałem nawet o tym, że taki kontrakt istnieje. O, kultywatorowanie, pole numer 6. Prasowanie belty, jakiś zasiew się trafił. Coś jeszcze mogę odświeżyć? O, nawożenie się za 10 tysięcy nawet trafiło. Na polu 15. No to dobra, za 9, no ale... Ale to mnie rozwaliło, nie? Ten kontrakt na pol numer 4. Wałowanie. To mnie rozwaliło. Jok jaja ty. Nawet nie wiedziałem ty. O, 80% już jest zrobione na 26 polu, więc zarąbiście. O, mi się podoba.
Będziesz pan zadowolony. Pole numer 15. Duże to jest? Gdzie jest 15 w ogóle? Gdzieś na górze. A Tom! O, to jest ładny kawałek jest do wołania. Będzie 18 ton? Będzie. Dobra, jadę to wysypać na przyczepę i będę kończył odcinek. Bo więcej nie ma co przedłużać. Ja sobie powoli zarobię na tego Nikolanda. Z tych kontraktów. Więc na spokojnie. A sobie coś wystrugam. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!